30 listopada wspominamy świętego Tadeusza Liu Ruitinga, prezbitera i męczennika. Tadeusz urodził się w prowincji Sichuan w południowo-zachodnich Chinach w 1773 roku. Jego rodzice byli gorliwymi katolikami. Kiedy miał 2 lata, zmarł jego ojciec, który był jedynym żywicielem rodziny. Z tego powodu jego matka i on żyli w skrajnym ubóstwie. Ich sytuacja poprawiła się, gdy matka ponownie wyszła za mąż. Gdy Tadeusz miał 20 lat, zmarła zarówno jego matka i ojczym. Wtedy zamieszkał u miejscowego proboszcza. Pomagał mu, a jeden z kapłanów uczył go łaciny i przygotowywał do kapłaństwa. Po tym wstępnym przygotowaniu Tadeusz podjął studia w seminarium. Dzięki wytrwałości pokonywał różne trudności i w wieku 34 lat przyjął święcenie kapłańskie. Pracował bardzo gorliwie i ofiarnie, ale w ukryciu, gdyż chrześcijanie byli w tym czasie prześladowani. Nie miał stałej parafii, chodził od wioski do wioski, sprawował sakramenty święte, katechizował, głosił Słowo Boże. Po pewnym czasie w drodze powrotnej wracał do tych chrześcijan, u których już kiedyś był i kontynuował wśród nich swą pracę kapłańską. Święto zesłania Ducha Świętego w 1821 roku jeden z katolików, który wyparł się wiary, wskazał przedstawicielom władzy miejsce, w którym gromadzili się katolicy. Tadeusza aresztowano wraz z 30 innymi parafianami w domu jednego z nich, gdzie odbywały się nabożeństwa. Kiedy wszyscy razem byli prowadzeni przez wioskę, wyśmiewano ich i upokarzano, a ksiądz Tadeusz, który dostał się do niewoli, był torturowany i namawiano go do wyparcia się wiary w jedynego Boga. Po 2 latach Tadeusza postawiono przed sądem. Oskarżono go o zdradę stanu, dlatego że był katolickim kapłanem. Skazano go na śmierć. Gdy prowadzono go na egzekucję, wyrażał radość, cieszył się z tego, że był godny cierpieć i umrzeć za wiarę w Boga. Zginął poprzez uduszenie 30 listopada 1823 roku. Miał 50 lat, z czego 16 z nich sprawował jako kapłan. Beatyfikowany był 27 maja 1900 roku, a kanonizowany przez świętego Jana Pawła II 1 października 2000 roku. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, z Twoją wiarą święty Tadeusz aż do śmierci walczył w obronie wiary. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami. Bądź nam.